Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Czas na kolejny odcinek The Casting of Frank Stone. Rozdział 7. A Perilous Place. Think we should go retrieve the rest of the crew? It's like he doesn't even question anything they tell him anymore. I mean, he's a smart kid, but parents can be wrong. He's got to get that through his smiley little skull. Bonnie, he can't just be a little mama's boy forever. Bonnie. It's getting really cold. Maybe we should, you know, get the others, head out. Oh, cold. Yeah, I got something for that. Pocket warmer. Thanks, but probably shouldn't drink on the job. You sure? Oops, I guess I got colder than I thought when I was following you guys all the way out here. Nah. I know my limits. I've had to stay right up against them just to get through the past couple weeks at home. It can't be all bad to spend more time with your family. Spoken like a true person who's not spent enough time with my family. I've spent a lot of time with Jaime. Jaime's... Oh, he can be all right. He just needs to grow up. You've got to convince him to leave Cedar Hills when he graduates. He could come to New York, anywhere. He just can't stay here. I don't know if Jaime's ever even imagined himself anywhere else. He doesn't think that far ahead. Well, even if he hasn't, you've got to. What, leave? Yeah. I mean, unless there's some secret, unrequited reason why you might want us to go around. Figlarnia. And how's that any of your business, Bonnie Rivera? Look, if there's one single thing a small town like this has to offer, it's freshly squeezed gossip. Why do you hate Cedar Hill so much? You used to be like town mascot. Oh, that was when I thought the world began on Main Street, circled all the way around the earth, and ended right back on Main Street. Once I moved to New York, I realized the real world starts on Canal Street, bounces back and forth between Avenue C and West Side Highway, and ends on 14th Street. Cedar Hills ain't even in the picture. How's it going with your band? I really want to see you play some shows. Dunzo, broke up, kaput. Oh, I'm sorry. It's all right. Bands, you know? I started a band to get girls, but I made the grave error of dating a girl in my own band. Oh? She was cool, but once she found out my trip back home was indefinite, she and the band pretty much moved on without me. You deserve better than that. Yeah, I think so too. Maybe we should go find everybody else. Are you sure? I was just starting to warm up. Yeah, I'm sure. Okay. Żeby przypadkiem teraz się trochę nie zdziwili. And my mom comes home, it's lickety splitsville for this chica. Lickety splits. Jeszcze raz? Wham bams and thank you ma'ams. I'm still not sure I'm leaving Cedar Hills for good. Oh. Can't say I blame you. Back to the city? Where else am I gonna go? Well, there are other cities, you know. Nah, just the one. What are you gonna do there? Same thing I always do. Pick shit up, fuck shit up. Maybe make some movies. Oh, yeah? Yeah, looks fun. Can be, yeah. Where'd you get that camera, anyway? Oh, well, it's not mine. I know, it's Jaime's. I asked you. We got it from a curiosity shop in town. Probably the only one, then. Yeah. Hey!
Oj, żebyś się zaraz nie zdziwiła. Dobra, skoro możemy tutaj teraz sobie przejść tą koleżanką Lindą dalej, to zanim to zrobimy, może przelećmy się tutaj tak na szybko, żeby zobaczyć, czy coś tutaj właśnie się nie pojawiło do zebrania. No tutaj wiem, że była maskotka chyba klauna. Aha, dokładnie. Ale to już akurat mamy zdobyte. O Jezus, ale to przycięło teraz. Nie wiem, co jest nie tak z tą grą, ale optymalizacja tragiczna. Dobra, tutaj też byliśmy. Wskakiwaliśmy sobie na górę i tak dalej. No ale też najwyraźniej niczego tutaj innego, nowego nie ma. Nic z tego nie rozumiem. Poważnie podejdźmy do tego. Bonnie, we should find out what happened from Chris and Robert. I don't know if it's safe for us to be here. Oh shit. Look. What is it? This is like what Frank Stone did with his Oh shit. This might be some kind of copycat thing. We gotta go. No, no, I can't leave Jaime. Bonnie, we gotta go right now. No niestety doprowadziłem go do takiego stanu. Dwa rozdziały wcześniej. O, nasz kolega. Używaj, aby podnosić kamerę. Użyj, by nagrywać. R-kę, żeby przeładować. Okej. Nawet zaskoczyło osiągnięcie. Okej, będziemy tutaj, widzę, musieli się chyba wybronić przed tym całym monstrum. Opuść podnośnik. Tutaj nie wejdziemy? Nie, schodów nie ma. Okej, idą kable. Dobra. Kabel prowadzi tutaj. A w sumie nie, wróć się jeszcze. Bo coś tutaj chyba jest. A nie, chociaż... Nie no, nie przeciśnie się bez jaj. Dobra, chodźmy tu. Generator, proszę, proszę. Znowu będziemy nagrywać, naprawiać.
Dobra. Napraw. Oj. Musimy znaleźć jakąś część do generatora. Jedną tylko, więc nie powinno to być jakoś super ciężkie. Oho! Brand new part. No i dobra, spoko, mamy to. Dobra. Naprawmy ten nieszczęsny generator. Chciałbym walnąć Greata, ale to działa z takim opóźnieniem, że masakra. No dobra. Teraz możemy opuścić ten podnośnik. Odwala. Ale jak ta gra będzie tak ciąć, stamtąd idziesz, tak? Oj. Znajdź drogę powrotną. Dobra, skocz. Możemy tutaj skoczyć, tak? Tutaj nie możemy skoczyć, okej. Myślałem, że coś tam może znajdziemy, ale... jednak nie bardzo. Zdołano uciec przed Frankiem Stone'em w wiacie. Dobra, take it easy. No i spoko, mamy to. Diamentowe spinki. Powiedziała, żebym miał w niej wiarę, ale czuję ból tego, co muszę zrobić. Okej, tu jest przejście do kolejnego segmentu. Więc zanim to uczynimy, to jeszcze pozwolę sobie tutaj tylko... obejrzeć, czy właśnie czegoś nie mamy fajnego. A to są chyba te nasze bibeloty, co zebraliśmy już, dokładnie. Prawie wszystkie. Poza tym jednym nieszczęsnym tam.
No ale póki co nie miałem akurat okazji tego zebrać, także luz. No i dobra, gdzieś wlazła. Miss Castle. Kopę już lat, co? Albo co ty tu do cholery robisz? Z nostalgią. It's been a long time, hasn't it? 20 years at least. I don't keep track of years anymore. Seems to be working out for you. Pretty spry for an old man. I'm sorry, but we have to spare the pleasantries. There's almost no time at all. We need to talk. Excuse me, just who are you exactly? Yeah, why'd you come in swinging if you just want to talk? You keep your lying mouth shut and mind your own business. Sam, do I have to mind my own business too, or are you just talking to Stan's lying mouth? Maddie, this is Sam Green, Sheriff of Cedar Hills. Don't think you got much jurisdiction here, Pops. Former sheriff. Why are you here? You know damn well why I'm here. Well, I must have forgotten. Oh, well, isn't that nice for you? Because I just can't seem to stop cleaning up after your little problem child. Wait, are you talking about the film? Is he talking about the film? Oh, it was a bad move coming here, Linda. That cursed thing should have stayed forgotten. Well, it's gonna spell the end of this world. Maybe even every other. Okay. Sceptycznie. Z zaniepokojeniem. Okay, Sam. You're not making a lot of sense. Are you sure you're okay? You're too old to be running around like a secret agent. I'm in the best shape of my life. And everything I'm telling you is true. All of this is because of what happened back in Cedar Hills. What's happening then, right now. Don't you understand what I'm saying? No. I'm sorry. Just... tell me you still have your piece of the film. Yeah, I still have it. And them? We've all got our pieces. Oh, thank goodness. And at least I'm not too late. But Augustine has made us all an offer. And you turned her down. Right? Jeszcze na nic się nie zgodziliśmy. To była uczciwa oferta. Defensywnie. It's not that simple. Excuse me? It's a very generous offer, and I'm not sure any of us are in a position to turn it down. Are you out of your minds? Of course you are. You need to get the hell out of here right now, Linda. All three of you. You take your goddamn film and go. Sam jest zły, że rozważasz sprzedaż. Linda, what is this guy talking about? The film strip you're carrying pieces of all around with you. It's part of a movie Linda made with her friends. With my son. But it's not just a film. It's a prison. Something far older. Something more powerful than anything humanity's ever conceived. It's pure, malignant corruption, and its hunger is unbounding. Oh, okay, Sam. Laying it on a bit thick, aren't you? That's pretty rich coming from you, Mr. Stanford. Hold on. You guys know each other? Unfortunately, I've been on the receiving end of the former sheriff's outlandish claims and dramatic interjections for quite some time now. Dude is a walking mess. I gotta hand it to you. You are looking better than the last time I saw you, yeah? Who's your guy? Did this charlatan tell you how he manipulated my son and stole his piece of the film when Robert was in a very vulnerable place in his life? I do my business on the level. I'm not out there sneaking around in the dark like some grubby little crook. Fuck this! I'm done with your shit, man. Should we go after him?
Teraz drzwi nagle otwarte. I'll stay here. All that stuff he was saying, is he for real? I don't know. But I don't think anybody should be wandering off alone right now. Okay, Madison. Huh? Was this locked before? O, o tym mówiłem. Dobra, stan gdzieś tam lezie. My oczywiście pójdziemy sobie w przeciwnym kierunku, żeby tutaj podkrywać ewentualne jakieś sekrety i takie tam inne. Chociaż nie wiem, czy cokolwiek tutaj będzie takiego do zebrania. Hey! Hey, hold up a sec! Stan! Dobra, pusto. Jedynie mamy drzwi, które są oczywiście zablokowane. O, co? Otwórz? A. No tak, bo te drzwi tutaj generalnie wyglądają, jakby były elementem ściany. Jakaś kratka. Zbadaj telewizor. Where did he go? Augustine must have a hell of a lot of secrets with this many locks. Why is this here? Okay. Zaraz się okaże, że to jest jeden wielki labirynt. Tam coś jest. Usunęła się tak jakby cała ściana. O, jeszcze moment, moment, moment. Wbijaj do góry. Oh god. The occult. Just what I need. No, ciekawie, ciekawie. Augustine oddana jest jakiejś boskiej istocie. Dobra, skoro tam możemy przejść, to sprawdźmy jeszcze, czy... Nie, nie ma niczego. Dobra. Myślałem, że coś jeszcze się tutaj otworzy, co warto, na co warto zwrócić uwagę, ale jednak nie bardzo. No nieźle, nieźle. Dobra, na razie tego nie będę robił. Wolę sobie tylko przelecieć tam. Albo tutaj po prostu. Żeby sobie, wiecie, pooglądać, czy czegoś nie możemy fajnego przeczytać, zdobyć. Coś się stanie, jak ja w to wejdę? Nie chciałbym ryzykować ogólnie. No nie wiem. Pociągnąć czy nie? Dobra tam. Raz kozie śmierć. Zablokowane.
Dobra, tutaj też coś jest, też pewnie będzie zablokowane. I tutaj też mamy wajchę. No dobra. It's like something from a sci-fi flick. Nie wiem, czy to się musi łączyć, czy nie. Chociaż moment, bo ostatniego nie możemy ruszyć. Nie w tym kierunku. O. Okay, that made something happen. That's good, I think. Dezaktywuj pierścienie. A, nie tutaj akurat. Dobra, czyli jeszcze raz musimy coś tutaj ustawić. No tak, bo pierwszy segment tutaj, jak widać, się wyłączył. Okej, tutaj mamy coś bardziej wymagającego, widzę. Zacznijmy oczywiście od tego. Wychodzi na to, że... że właśnie to ogarnęliśmy. Ktoś tam siedzi. Przypuszczam, że to będzie Chris. Whatever happened to a good old fashioned on-off switch? One more to go. Okej. I ostatni pierścień. Oczywiście zaczniemy sobie od tej strony. No bo jest łatwiej, nie? Dokładnie. I mamy to. How are you doing in there? Oh, dumb question, Maddie. Okej, jakiś przełącznik. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale generalnie nie mamy innego wyboru. Okej, o Jezu. Okej. Co teraz? A, rozdział 10. Kolejny rozdział The Casting of Frank Stone, którym zajmiemy się oczywiście w
kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części przygód naszych bohaterów w świecie Dead by Daylight. Trzymajcie się.